jeszcze w podstawówce to migacz, a już potem troszkę dalej w las to ta bania nieszczęsna trochę. Największy atut to chyba uderzenie i technika. A największa wada. Kiedyś bym powiedział warunki fizyczne, teraz już troszkę wszystko nadrobiłem. Nie wiem, chyba bez wad jestem. Dawid Kocyła i Bartek Gradecki. FC Barcelona. Trochę na przekór tej Barcelonie, bo Zidana, ale chyba w barwach reprezentacji Francji. Z którym grałem to chyba Miro Radowicz w czasach Legii. Wtedy to był naprawdę pan piłkarz, jak na nasze warunki. A przeciwko któremu to kiedyś graliśmy w Legii sparring z Zenitem i tam był Hulk, więc to chyba najlepszy zawodnik, przeciwko któremu grałem. Nic specjalnego takiego nie mam. Lubię sobie tuż przed wyjściem na boisko po prostu spojrzeć na telefon, na zdjęcie dzieciaków, żony i to jest taki... Tak mi się miło po prostu robi. Najlepiej to finał Pucharu Polski z Arką Gdynia, gdzie na Narodowym wygraliśmy z Lechem Poznań. A najgorzej... Najgorzej chyba też w barwach Arki. Samobuja strzeliłem kiedyś w Ekstraklasie z Pogonią Szczecin i przegraliśmy u siebie 3-0, no średnio wyglądałem. Teraz bym powiedział, że tenisistą, bo zafascynowałem się tym sportem, ale jakbym już za mało lata nie grał w piłkę, to no nie wiem jak to by się potoczyło. No zdecydowanie tenis ziemny, albo teraz padel. To są takie dwa sporty. Jeżeli chodzi o jakiś sport, to właśnie jakiś sport rakietowy, a poza tym no to jakiś wypad z rodzinką, jakieś fajne miejsce, albo ogólnie spędzanie czasu z rodziną w domu. Ostatnio odświeżyłem grę o Tron. Bo już któryś raz to oglądałem, ale tak z żoną usiedliśmy i oglądaliśmy od początku do końca. Więc tam jest chyba z 8 sezonów, to można zaliczyć jako 3 seriale. Chyba krewetki. Oj, z moim talentem do śpiewania to chyba 100 lat. Może nie liczni, ale cały czas ten tenis. Tenis, ping-pong, takie te sporty, gdzie no jak na amatora, to radzę sobie całkiem nieźle. Golf czwórka. Gdzieś chyba, gdzie by było ciepło, chociaż wiadomo, jak się jest w tym miejscu, to się potem też narzeka, więc... No nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym jakoś szerzej. Nie pamiętam. Iga Świątek. Poporny styl i top 4. Dziękuję. Dzięki.